Witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj na stole, czy zrobię, czy nie zrobię, będzie to już koniec z tego Loewe Opta, którego tam miałem na DaiTV i po prostu wolałem nagrać w sumie film, zrobić filmik, niż to robić na live, bo na live nie idzie po prostu nawet pomyśleć. Jest tyle po prostu zapytań, tyle doradców, że całkowicie wybija to po prostu rytm jakiejś tam pracy. Słuchajcie, co zostało zrobione? Został tak, naprawiony zasilacz, bo był uszkodzony jeden mostek prostowniczy. Został całkowicie wymieniony płytka wzmacniacza mocy. W tej chwili siedzi tutaj TDA7375, co pozwoliło na tym zasilaczu, który tam siedzi, na tym trafie, uzyskać 2x10, 2x12 W, czyli już piękny amplituner się robi, słuchajcie. Dodatkowo na tej samej płytce zmieściłem stereokoder nasz polski 1621. Tu oczywiście wszystko wysiekałem z tej płytki, ze stary stereodekoder, on po prostu nie pracował nawet jak powinno. To był TBA450N. Jak powinien, jak widać, a tutaj w tej chwili zrobiłem super jasną diodę LED, bo te radio ogólnie wygląda w ten sposób i ona ma tutaj czerwony napis stereo. Jest to praktycznie niemiecki antyk, że tak powiem. Loewe Opta ST240. Do tego mam schemat tutaj właśnie też dzięki Wam, także dziękuję dla tego pana, który mi podesłał ten schemacik do niego. Co poza tym, zostało jeszcze zestrojenie tego radia, podłączenie wskaźników, bo on ma wskaźnik na wskazówce, tak jak tutaj widzieliście na panelu przed nim. Podkręcanie, no przyszedł, to radyjko przyszło praktycznie w stanie takim, że grało, bez stereo, brak było stereo, no bo dekoder był po prostu uwalony. Ja go tam zestroiłem, niby się udało go odpalić, ale on miał taką głębokość tego stereo, że prawie w ogóle. Co poza tym jeszcze, nie wiem, właśnie teraz się zastanawiam, czy podłączać ten nowy stereokoder pod włącznik mono, ponieważ ten mono mostkuje dwa kanały. I tak jest mono, jak go wcisnę, to jest mono, ale diutka nie będzie gasła. No chyba, że tutaj z wyjścia stereo dekodera nowego pogonię jeszcze dwa przewody, ale nie chcę tutaj za dużo kabli mieszać, nie? Po prostu słuchajcie, te stereo gaśnie jak nie jest potrzebne. Straszne zakłócenia, no tylko skąd to się teraz wzięło, to nie wiem, tak szczerze. I to w tej chwili, słuchajcie. Więcej szumu niż dźwięku. Będziemy zaraz go stroić. Już ja go tutaj wstępnie wcześniej zestroiłem na heterodynę, ale jeszcze z poziomem sygnału jest dużo do życzenia. Chociaż w sumie stereo łapie. Jak odłączę antenę, to oczywiście gaśnie, nie? No i poszerzenie bazy stereo jest pięknie, no. I fajnie to nawet pracuje. Słuchajcie, ja się biorę do roboty. Efekt końcowy to będzie jeszcze, jak ogarnę tu resztę strojenia tego amplitunera i jak tutaj poskładam całkowicie to obudowę, bo tutaj są mi zaczepy te plastikowe, tutaj z boków ułamane, no niestety tak właśnie jest z radiami po przesyłce impostem. Zresztą ci, którzy wchodzili nam na live'y na kanał DaiTV, DLY TV, to wiedzą, jak to przyszło. No były piękne, w ładnym stanie zapakowane, kurde, sprzęty, tylko trochę nie działające, a jak widać płytka była pęknięta w pół. Wszystkie potencjometry były wciśnięte, znaczy ten jeden od wolumy był najbardziej rozwalony, ale po prostu dostał po prostu centralnie od czoła. O, zresztą zobaczcie, tutaj jest nawet odgięcie delikatne. O, kurczę, zaraz go zrobię, coś tu. No, antenkę trzeba podłączyć. Myślę, że szczułością też będzie ok. No i co poza tym, słuchajcie.
wzmacniaczyk dorobiony. Jest delikatnie letni, praktycznie jest zimny, chyba że tak głośniej pogramy. To wtedy 2 razy 10 watów nie zatęgo. 2 razy 8, no tak, 8-10 watów. Jeszcze nie robiłem pomiarów, tak szczerze powiedziawszy, ale ma. Na pewno w oryginale było 2 razy 2,5. W tej chwili ma na pewno lepiej. Na pewno lepiej i lepsza jakość. A co poza tym jeszcze? Przy wzmacniaczu tranzystory zostały wymienione na BC547C, czyli ma większe wzmocnienie. Filtry te zostawiłem, bo jak widać stereokoder nie ma filtrów na wyjściu, tylko ma kondensator RC, a tutaj jeszcze jest CLC i wejście na przedwzmacniacz. I ten przedwzmacniacz pracuje w dwie strony oczywiście, jak się włączy wejście na przykład magnetofonu, no to pracuje w drugą stronę, idzie na końcówkę mocy, przez regulatory na końcówkę mocy. Płytka praktycznie jest zrobiona do oryginału, dopasowana jest do oryginału, tylko tyle, że nie jest zielona, no. Chyba żeby ją wymontować i prysnąć zielonym lakierem jeszcze ją od góry, już teraz na koniec solder maskę zrobić, nie? Działa. Słuchajcie, działa, tylko jeszcze postroić. Dobra, efekt końcowy za... No zobaczymy jak to wyjdzie, no miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj. No, radyjko zostało zestrojone, słuchajcie. Założona już przyklejona przedni panel, bo tutaj pourywane były też zaczepy z jednej i z drugiej strony. Pięknie stroi, słuchajcie, tylko że ja mam strasznie duże zakłócenia. Tu widać wskaźnik. Praktycznie zero szumu, słuchajcie. A kawałek drutu tutaj mam przypięty do anteny na krokodylku. Także jestem pod wrażeniem, słuchajcie, stereo dekodera 1621, którego tutaj dorobiłem. Myślałem, że będzie gorzej go ze strojeniem, ale jest okej. Wraca pomału do żywych, słuchajcie, radyjko. Efekt końcowy dosłownie za chwilkę. Jeszcze zostało co zamontować gniazdka, bo gniazdka wymieniłem z tych standardowych, tych płaskich bolec, tych badziewnych takich. Gdzieś tu były w tych częściach tego radia, które zostały wybrane. No i co poza tym, będzie to zamontowane do tylnej ścianki, będziemy pomału je skręcać, składać. Efekt końcowy za momencik. Ostatni rzut oka, że tak powiem, na wnętrzne amplitunera przed zamknięciem pokrywy, słuchajcie. Tak to wygląda sprzęcik odnowiony. Oczywiście schemat PCB w iglu jest dostępny dla patronów kanału, także nie ma problemu, możecie się zgłaszać po schemacik. Stereo dekoder i końcówka mocy jest na jednej płytce PCB, można sobie to rozdzielić, nie ma problemu. Stereo dekoder naprawdę czyściutko pracuje. W podstawowej jego wersji nic tu nie upiększałem. Tylko dołożone zostały tutaj właśnie te filterki, nie? Oryginalne. No dobra, zamykamy pokrywę i efekt końcowy za chwilę. A jeszcze te ekrany trzeba podlutować od spodu. Panowie, przed nami efekt końcowy, słuchajcie. Jeszcze troszeczkę tutaj popeczkany, ale można go wytrzeć. Jak widać, jest coś takiego wyszło. Kurczę, skąd to światło takie się odbija od tej szyby? O! I słuchajcie, i jedziemy. Jakieś ruskie. Piękna przestrzeń w stereo, normalnie jestem w szoku. Pod wrażeniem, o!
2 razy 10 W. Piękny amplitunerek wyszedł. Zaraz. Mam straszne zakłócenia na warsztacie, tylko nie wiem jeszcze od czego, no. I to dzisiaj takie są. O, jak odepnę antenę, wszystkiego w ciemnych barwach. Jak odpiłam antenę, jest wszystko ok, nie? No. I kanału więcej się pojawiło bez anteny, normalny szok. Nie wiem, czy tam ktoś coś podłączył. Ale jest to, jest bardzo dobrze, słuchajcie. Mono. Stereo. Lampka nie gaśnie. Tylko słychać w głośnikach. Słychać tą różnicę, no. No teraz bez anteny, no to takie odbieranie. Przedstawicielkę płci pięknej. Kawałek drucika. Dobra, słuchajcie. Podziękowania dla patronów, oczywiście, schemat i płytkę i PCB, projekcik całego stereo dekodera i końcówki mocy jest dostępny dla patronów. Co poza tym? Tak jak już mówiłem, tylko z tego powodu, że bardzo ładna obudowa była i mało poniszczona, został odnowiony niemiecki sprzęt, poprawiona fabryka, że tak powiem. Loewe Opta. Dzięki za obejrzenie i pozdrawiam. No i mam nadzieję, że postawicie łapki do góry. Także pozdrawiam. A i zapraszam na kanał DaiTV. Codziennie wieczorkami tam o 19 próbuję zrobić jakiegoś live'a. Żeby już na tym kanale tutaj, na moim kanale nie zaśmiecać live'ami po 3-4 godziny. Z prac. W sumie te radio zajęło mi 4 dni pracy. Z projektem, z wykonaniem. Działa. Słuchajcie. Fajny bas, sopran, normal, loudness też. A, jeszcze by chciałem pokazać wam krótkie fale. On ma bardzo fajne. Tylko, że tutaj trzeba przepiąć na antenę, na krótkie fale. Tutaj dopiero będą zakłócenia. On ma bardzo czysty odbiór na krótkich falach, słuchajcie. No i jakość sygnału. Podchodząca do Redmora. Bas i sopran. Ekstra. Normalnie fale krótkie, fale średnie, fale długie. Krótkie 1, krótkie 2, czyli pełny zakres. Pozdrawiam i do następnych odcineczków. Zapraszam do obejrzenia.